Julka Wróblewska gra w Jak Miłość od 14 lat, a od 7. Obie aktorki mają za sobą wiele wspólnych scen na planie popularnego programu. Nic więc dziwnego, że panie darzą się sympatią. W ostatnim czasie zrobiło się głośno o odejściu serialowej Zosi z obsady Jak Miłość, bowiem od dłuższego czasu zmaga się z zaburzeniami osobowości typu granicznego. Reklama, jak wyjawiła na Instagramie, została zdiagnozowana ponad 3 lata temu i od tego czasu jest pod opieką specjalistów. Barbara Kurdej-Szatan w rozmowie z dziennikarką Jastrząb Post na planie ich wspólnego serialu. Zniknięcie Wróblewskiej na pół roku okazało się sporym zaskoczeniem dla ekipy Jak Miłość. W scenariuszu bohaterka, którą odgrywa Julia, wyjedzie na kilka miesięcy do Francji. Mimo zmiany, która zajdzie z powodu odejścia Julki, Basia wierzy, że dziewczyna nie zamierza na zawsze odchodzić z serialu i po kilku miesiącach z pewnością wróci do pracy. Starsza koleżanka o to, jak wygląda współpraca z dziewczyną, mówi wprost. Basia zauważyła również, że rozpoczęcie przez Julkę kariery aktorskiej w tak młodym wieku mogło mieć wpływ na jej obecne kłopoty ze zdrowiem psychicznym, ale wszystko zależy też od tego, jaki styl życia prowadziła czy w jakiej rodzinie dorastała. Sama przyznaje, że zdarzało się, że widziała na planie serialu, że dzieje się z nią coś niedobrego. Znając ją, widziałam czasem, że czymś się bardziej przejmuje, coś ją bardziej dotyka, porusza. Ale wtedy starałam się być z nią, bronić jej, rozmawiać, zapewnia. 23-latka niedawno podzieliła się z followersami na Instagramie, z jakimi problemami psychicznymi musi się codziennie mierzyć. Równocześnie uspokoiła swoich obserwatorów, jedzie tylko na pół roku do zamkniętego ośrodka terapeutycznego i nie jest to oddział zamknięty, więc bez problemu będzie mogła korzystać z telefonu oraz social mediów. Julia cierpi na zaburzenie borderline i ma nadzieję, że terapia połączona ze zmianą otoczenia polepszy jej stan zdrowia. Zobacz też więcej newsów o gwiazdach. Ekskluzywne materiały wideo, wywiady i ulisy najgorętszych imprez znajdziecie na naszym Instagramie pomponik.pl.